Straty są ogromne. Wczoraj po południu doszło do pożaru kościoła świętego Floriana w Sosnowcu. Akcję gaśniczą utrudniała specyficzna konstrukcja budowli. W czasie trwających jeszcze późną nocą działań strażaków dach budynku łącznie z fotowoltaiką częściowo zapadł się do środka. Na miejscu była Fatima Orlińska. Pożarem objętych zostało 1000 m2 połaci dachowej. Jeszcze do późnych godzin nocnych trwało dogaszanie zarzewi ognia na dachu parafii pod wezwaniem świętego Floriana. Przyczyny trwającego blisko 8 godzin pożaru jeszcze nie zostały ustalone. Na miejscu wciąż trwają czynności straży pożarnej i dopiero wtedy, gdy zostaną zakończone swoje, będzie mogła podjąć policja. Jeszcze wieczorem przy ulicy Bora Komorowskiego pojawili się pracownicy nadzoru budowlanego wraz z biegłym sądowym, którzy stwierdzili, że budynek kościoła nie nadaje się do użytkowania. Obecnie strażacy przeprowadzają oględziny obiektu i rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Na miejsce zostały skierowane 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. W momencie kulminacyjnym na miejscu działało 28 zastępów, 73 ratowników. Podawano 11 prądów wody. Utrudnione działania były spowodowane faktem, że paliło się poszycie dachowe oraz elementy między poszyciem a wykończeniem wnętrza kościoła. W związku z powyższym dotarcie do ogniska pożaru było utrudnione. W pożarze nikt nie ucierpiał, spłonęła jednak cała instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu. Prawdopodobnie to od niej zaczął się pożar, jednak o szczegółach na razie trudno mówić. Przez wiele godzin akcji strażaków przyglądali się mieszkańcy. Od tych paneli, no to przecież to było do przewidzenia. No nie wiem, no to było do przewidzenia, że tak może się stać. No. Jeszcze ktoś to robił nieudolnie. Wziął się za coś, czego nie umie. No i taka prawda, bo ludzie mają przecież panele, nawet na swoich posesjach, nie? Mają. I tam się nie ma, ja nie słyszałam, żeby był jakiś wypadek, a tu proszę. Niedawno dopiero były reperowane, włączane, przyszły upały i koniec. No, no może nie krótko, ale znowu niedługo, bo wiem, proboszcz robił cały remont. Nie mam pojęcia. Wnętrze kościoła nie zostało objęte pożarem, jednak spadające elementy dostały się do środka. Diecezja zaapelowała o wsparcie, a służbom podziękowała za zaangażowanie przy gaszeniu płonącej świątyni.